W sobotę 11 marca 2017 roku odbyła się premiera systemu pomiarowego Race GT oraz otwarcie nowego poszerzonego toru WRT Karting Kraków. Zwiększyła się przede wszystkim szerokość e, nitek, po których jeździmy. Jest tor szerszy w każdym miejscu, ma minimum 6 metrów. E, chcemy, żeby można było nas w normalny sposób przeprowadzić, e, wyścig, żeby poczuli zawodnicy, którzy startują na miastkę tego, co czuje zawodnik startujący nie wiem, z pierwszej, drugiej pozycji i, i musi utrzymać tą pozycję do mety. Także mam nadzieję, że będzie się to podobało osobom, które teraz przyjdą i zobaczą, że coś tutaj się zmieniło. Goście wydarzenia mogli w bezpiecznych warunkach sprawdzić swoje umiejętności w zakresie szybkiej jazdy, a do tego wziąć udział w zawodach i zawalczyć o unikatowe nagrody, m.in. dzień treningowy wyczynowym go kartem na otwartym torze z Lenartowicz Motorsport oraz jazdę po torze wyścigowym KTM XBO. Dodatkowo zainteresowani wydarzeniem mogli zapoznać się z nowym systemem pomiaru czasu Race GT. Innowacyjna propozycja, która narodziła się w Krakowie, wzbudziła duże zaciekawienie i zyskała spore uznanie dla wykorzystanej technologii. System składa się tylko z fotocel i telefonu, który pełni tak naprawdę funkcję transpondera. Czyli jeżeli ktoś chce sobie zmierzyć czas, przyjeżdża na odcinek, gdzie nasze urządzenia się znajdują, pobiera aplikację, która jest za darmo na App Store i już może zacząć mierzyć swój czas. Zaproponowane atrakcje przyciągnęły rzesze kibiców, którzy za wzięcie walczyli o cenne sekundy. Wśród uczestników zawodów nie brakowało dzieci i dorosłych, amatorów i profesjonalistów. W gronie tych ostatnich znaleźli się m.in. Juri Protasow, Karol Basz, Maciej Steinhoff, Michał Kuśnierz, Bartosz Herban i wielu innych. Najszybszą zawodniczką okazała się Patrycja Stolarczyk, a najszybszym zawodnikiem Michał Baudo. Jak się robi najlepszy czas wśród kobiet? Bardzo prosto. Trzeba po prostu jechać szybko i poprawnie. W odpowiednim momencie zahamować i potem wszystko pójdzie jak spłatka. Dzisiaj jeździłaś po nowej, rozbudowanej nitce toru gokartowego WRT Karting. Jak ta nitka ci się podoba? Jest bardzo fajna, łatwiej się jeździ niż na poprzedniej, no i przede wszystkim jest dłuższa i szybsze czasy się osiąga. Kulminacja kwalifikacji do zawodów kartingowych rozpoczęła się trzy godziny przed początkiem właściwej rywalizacji. Zawodnicy przyjęli najróżniejsze strategie w nadziei, że uda im się wywalczyć najlepszy możliwy czas. Dodatkową motywacją były atrakcyjne nagrody, które dla fanów kartingu halowego stanowiły niemałą gratkę. Ostatecznie wyłoniono najszybszą czterdziestkę zawodników, która wzięła udział w głównych rozgrywkach. Spośród nich do finałowego wyścigu zakwalifikowało się ośmiu najszybszych, którzy zyskali szansę na nagrodę główną. Finałowe zmagania obserwowali podekscytowani kibice, którzy śledzili walkę na torze do ostatniego okrążenia. Była to rywalizacja na najwyższym poziomie zarówno pod względem współzawodnictwa, jak i ilości adrenaliny we krwi. Ekwilibrystyka manewrów wyprzedzania w wykonaniu braci Grzyb, którzy jak najlepszy team pieli się w górę, pozwoliła im zająć odpowiednio drugie i trzecie miejsce. Jaką mieli strategię? Znaczy, akurat atakował mój brat i udawało mi się za nim też pociągnąć, więc... no. Czyli zadziałała praca zespołowa. To dokładnie. Jechało się generalnie w porządku, bardzo fajna inicjatywa tutaj ze strony organizatora, że udało się zorganizować takie zawody, mam nadzieję, że właśnie taka liga tutaj zagości częściej, bo brakuje nam właśnie takich zawodów w Krakowie. Zwycięzcą zawodów został Wojtek Kowalczyk. Gratulujemy! Nie było łatwo, ale też to jest tak, że jestem stałym wywalcem torów w Krakowie, także jestem tutaj wjeżdżony. Zawody były super zorganizowane, także naprawdę fajna impreza. W porównaniu do poprzedniej konfiguracji tor jest przede wszystkim szerszy i dłuższy, co przekłada się na większe bezpieczeństwo i większą frajdę z jazdy w porównaniu z innymi torami. Jest naprawdę na wysokim poziomie. Wszyscy zawodnicy otrzymali upominki od garaż PL, rabaty od Race GT i karnety od WRT Karting Kraków. Michał Grzyb za zajęcie drugiego miejsca otrzymał ponadto jazdę KTM był po torze wyścigowym, a Wojtek Kowalczyk za chwalebne pierwsze miejsce, trening sportowym go kartem z mistrzowskim teamem Lenartowicz Motorsport. To zdecydowanie był dzień pełen wrażeń i emocji. Organizatorzy już teraz zapowiadają kolejne wydarzenia. Jakie? O tym poinformujemy Was już niebawem.